Witamy Państwa serdecznie, dzisiaj jesteśmy na bazie numer 1. Mamy, już były te osoby, są znane tam na bazie, są do laboratorium, to jest Marta i Maja, dwie osoby, hasło Newborn, mają wspólne. I do oczyszczenia, potem do laboratorium mamy Fej, hasło Różyczka. 14 cywilizacji przybyło przyglądać się pracy Rafaela. Zaczynamy, zapraszamy pierwszą, to jest na sprawdzenie. To laboratorium, to jest Marta. M-A-R-T-A. Tutaj mamy, to jest chyba nowość dla Was, bo to chodzi o koronawirus. Sprawdzenie, bo była w podróży i ma symptomy podobne właśnie do tego wirusa, który tam tworzy. I chciała sprawdzić, czy coś z tym wspólnego. Dobrze. Okay, good. A co, od mamo też? Już jest, ukazała się na stole marmurowym. Jetzt das ganze Immunsystem sieht man jetzt halt am Körper. I cały obraz systemu immunologicznego wyszedł na zewnątrz. To jest ta technologia, która właśnie to czyni, że się to ukazuje i teraz Rafael sprawdza. Okay, also Rafael sagt halt, das Immunsystem, das ist halt schwach, aber... Mówi, że osłabiony ma system immunologiczny. Das ist ja schon also aufgebaut worden das letzte Mal, er kann das jetzt noch mal ein bisschen verstärken. Mówi, że ostatnio, jak była w laboratorium, on to odbudował. Mówi, ale teraz jeszcze raz to poprawi, dlatego jak system immunologiczny jest osłabiony, to dostają się jakieś tam przeziębienia, zmiany temperatur, teraz co mamy ekstremalnie. I też podróż też męczy, tak? Zobaczymy teraz tam. I już energiami odbudował, zabezpieczył system immunologiczny. Also das war jetzt das, was er da machen kann. Also das ist halt wirklich... Aber denn mit dem Coronavirus, mit der Lunge und so ist gut, ne? Atemweg, gerade deswegen, die Atemwege sind ganz, ganz leicht angegriffen. Mówi, że lekko, also, lekki stan zapalny jest, ten system oddechowy, das gehört so jest, już moje. Immunsystem gehört eigentlich die Nasen, also mówi, to jest nos, gardło, to wszystko w tym, ale to jest tylko lekkie przeziębienie. Mam nadzieję, że ktoś zaraz psy uspokoi, bo z sąsiada pies podchodzi do murów i moje mają kwitnie z nim zawsze. I teraz nie ma koronawirus, spokojnie, objawy może są podobne, jakieś tam grypalne czy podrażnienia gardła. Czy lekka temperatura, to nie znaczy się, nie wpadajcie zaraz w panikę, że właśnie ten wirus się u Was pojawił. Sprawdza teraz tarczycę, bo była też robiona. Okay. Also die Energie, wo da drauf ist, die ist eigentlich noch fast komplett da. Also, mówi, że na tarczycy energię, którą już obłożył wcześniej, że jest zabezpieczona tarczyca, nie widzi żadnych zmian. No. Und das jetzt hat er gerade noch so, er hat das so ein Tuch gehabt, wo er einmal über die Schilddrüse drüber gegangen ist. Und jetzt sagt er, das ist also schon, ist, man merkt, dass die sich schon regeneriert hat, ein Teil, noch nicht komplett, aber. Mówi, że taką specjalną chustkę, nie wiem, jakie tam ma znaczenie, to jest wszystko technologia, że przyjechał przez tarczycę i. Te wyniki ma jakby na tej chuście i mówi, że wie man ist? Das war so ein Tuch und da ist no, schon no, kurz, was meinst du? Die Ergebnisse, ja. Also ist im Arbeiten, also mówi, że tarczyca jest, okay. Że pracuje. Mówi, że jeszcze nie jest na 100%, ale że pracuje, wszystko jest dobrze i to się, energia jest, znaczy się, że jeszcze jest w trakcie regeneracji. Yeah. Dużo energii nie zużyła, to znaczy, że tarczyca pracuje dobrze. Bo jakby były duże zmiany, to wtedy ta energia by szybko została połknięta, tak? Poprzez ten organ. Okay. Das war das.
war das Geld nicht wieder weggefahren. I skarbisz wjechał pod stół. Także Marta spokojnie. Sie sitzt da. Usiadła sobie na stole. Sie freut sich, ja sie bedankt sich. Bardzo się cieszy i składa podziękowania, że nic i ciało fizyczne właśnie nie ma takich zmian, czego by się musiała bać, co stwarza lęki, a lęki to jest osłabienie też systemu immunologicznego, bo stwarzamy to poprzez myśl, więc proszę spokojnie to przyjmować. Rafael noch sagt, sie soll sich nicht verrückt machen lassen. No, Rafael mówi, że jej umysł ziemski, żeby, no, jest bardzo podatny na panikowanie. Weil der Körper reagiert dann so drauf. Mówi, bo wtedy jak się panikuje, nie wiedząc, czy prawda, czy nie, to wtedy ciało też potrafi reagować, jakieś symptomy stwarzać, bo to są takie paniki, nie? Okay, jetzt verabschiedet sie sich gerade, ja. Hat sich nochmal bedankt. Żegna się, jeszcze raz skłożyła podziękowania i już w portalu zniknęła zadowolona. Zjazd do ciała. Marta, spokojnie, jesteś zdrowa, jesteś silna, tylko twój umysł ziemski jeszcze pogania tobą. Także na spokojnie. Zapraszamy. Maja. M-A-J-A. M-A-J-A. Jest sprawdzian, czy bolerioza jest całkowicie zniknęła. No już miała raz potwierdzenie, ale to jeszcze jedno potwierdzenie. Cezar, Cezar, bleib. Komplett, also... Jest. I skan już jest tam na stole, skan objął ją i teraz jest sprawdzany. Herz, das war, wollte wissen, chciała wiedzieć, czy serduszko jest w porządku. Akurat cały ten układ krwionośny i serce wyszło, ten obraz tego na zewnątrz. Also die aura, die sehr schön, sagt Rafael. Aura jest bardzo piękna na tym organie, także nie ma żadnych zmian, wszystko jest w normie, jak ma być. Ja, es sieht ganz normal aus, sagt Rafael. Normalnie, tak ma wyglądać, wygląda i funkcjonuje. Okay. Gut, dann war es auch nochmal das Immunsystem, gell? Die Atemwege, die sieht man jetzt auch. Teraz system immunologiczny też wyszedł na zewnątrz. Also da ist boleriozy nie ma, także... Ja, boleriozy, das ist, ich hatte gerade so nebenbei gemacht, aber... Mówi, że ten układ krwionośny wyszedł na zewnątrz, mówi, że die Atemwege nie ma nic. Sind wirklich, also frei, mówi, układ oddechowy, wszystko jest w porządku. Und ihre trockene Haut, nie? Tensorschmalz. Zum Beispiel? Ja, zum Beispiel. Also, die Atemwege, das ist alles okay. Da wszystko ist ma, nicht, nie ma nic. Wszystko jest w porządku. Die trockene Haut, das... Suchość skóry teraz przegląda. Das ist jetzt gerade, also in der Genetik ist das auch verankert, dass das also... Mówi, to jest genetycznie, jest, ale ona jest odnowiona, to jest erneuert, das wird, yeah, yeah, das wird, to wszystko trwa, ona jest już po odnowieniu komórki macierzystej, także to jest suchość skóry, to jest też genetycznie, ale gęsią, no, gęsi tłuszcz z gęsi, smarować ciało. Będzie skóra zdrowa. Kto ma łuszczycę? Na twarzy mają też takie, ten smarować po prostu. Z gęsi tłuszczem, smalec z gęsi. Tylko ze swojskiej, jak to się mówi, przetopić tłuszcz. A gęsi mają dużo tłuszczu. Do słoika, do lodówki i używać. Was Rafael sagt, was vielleicht auch wichtig ist, dass wenn man irgendwas vom Laden nimmt, dass na zu viele chemik. Mówi, że to, co właśnie są do kupienia, te różne kremy, nie kremy, to jest chemia, powoduje też właśnie i... Bo ma jeszcze dziecięcą bardzo delikatną skórę, nie?
i ta wrażliwość jest nadwrażliwość skóry. Gracia Öl tak samo używać masz, używaj też po kąpieli, całe ciało by smarować. A na co dzień jest dobrze też właśnie w tym, nie tylko chodzi o dzieci, smalec z gęsi. Wracamy do prababciów i tak dalej sposobów. To jest zdrowe, to leczyło, to jest lecznicze i... Ja, Skanius wjechał pod stół. Tu siedzi sobie, macha nogami i dziękuję. No, taka uśmiechnięta, taka uśmiech taki zawstydzony jest lekko. No bo jest, znają ją tam. I żegna się. Kopia odebrała zjazd do ciała pod talu. Dobrze, za chwileczkę mamy Fej. A ja kamerę sprawdzam. Zapraszamy teraz po raz pierwszy Fej. Simone? F-E-I. F-E-I. Okej. Piękne imię. Das sind drei Farben der Planet. Da ist trzykolorowa planeta się okazała. Orange und gelb. Czerwona, pomarańczowo i żółte kolory. Da ist eine Zivilisation. Jedna cywilizacja zamieszka. O, moment, ich möchte aufnehmen. Ja spełniam prośbę i na komórkową nagrywam i puszczam. Okej. Teraz nagrywamy. Ops. Jest pozytywna, neutralna ta planeta. 21 galaktyk oddziela tą planetę od Drogi Mlecznej. Jest zaproszenie przyjęte, jak się ukazują informacje. Okej, gut. Jest auf dem Kristalltisch. I już ukazała się na stole kryształowym. Jest bisschen mehr wie die Virusgeschwächt. No, osłabiona. Ochrona nie mocno, ale osłabiona. Spłynęła z tej istoty i zaczynają przegląd od głowy. Po prawej stronie, jak zawsze. Auf der rechten Seite ist ein ovaler Chip. Owalny chip po prawej stronie, mózgu ściągnięty. Der ist aktiv. Aktywny. Sytuacje stresowe i problemy stwarza ten program. Dann ist noch ein dreieckiger Chip. Trójkąt ściągnięty. Der ist nicht aktiv. Nie jest aktywny. Ein runder Chip. Okrągły chip ściągnięty. Der ist aktiv. Aktywny. Und das soll also Ängste verursachen. I ten program stwarza stany lękowe. Dann ist noch ein quadratischer Quadratowy chip ściągnięty. Der ist auch aktiv. Aktywny. Und das soll die Genetikfehler unterstützen. No i podtrzymuje zmiany genetyczne ten program. Auf der anderen Seite ist ein achteckiger Chip. Po lewej stronie ośmiokątny chip ściągnięty. Ist nie jest aktywny. Dann ist ein ovaler chip. Owalny chip ściągnięty. Immer wieder aus und an. Włącza się i wyłącza ten program. Und das soll dann halt so Art Migräne verursachen. I stan migreny. Stwarza stany migrenowe. Ja muszę teraz, Simone, kamera. Już znowuż, co się dzieje z moimi zwierzakami, to ja już nie rozumiem. Hej. No, wodo. Co ja się dam? Chodź. Kwadratowy chip ściągnięty, nie jest aktywny, na uszach nie ma nic, owalny chip w prawym oczu dole ściągnięty, program zaczął się rozwijać, no i osłabia wzrok, ja ma usta, nie ma nic. Owalny chip z karku ściągnięty. Nie jest aktywny. Trójkąt na tarczycy ściągnięty. Też program jest w rozwoju. No i zakłóca pracę tarczycy. Schultern
Auf der linken Seite ist ein kleiner runder Chip. Mały okrągły czip z lewego ramienia ściągnięty. Der schaltet sich immer wieder aus. Program ruchomy ma. Und das soll im halt Schulterbereich verspannen. No i zakwasza górną partię pleców. Das unter zu den Finger ist nichts. Na rękach nie ma nic. Herz ist frei. Das organy. Na sercu nie ma nic. Lunge ist frei. Na płucach nie ma nic. Leber ist frei. Na wątrobie nie ma nic. Auf dem Magen liegt ein ovaler Chip. Owalny czyp żołądka ściągnięty. Der ist auch aktiv. Aktywny. Und, das soll halt verursachen, dass in Stresssituationen das Hungergefühl nicht. No i stwarza ten program w sytuacjach stresowych, się włącza i stwarza jakby głód. Głód stwarza, tak. Gedärme sind frei. Na jelitach nie ma nic. Nieren sind frei. Na nerkach nie ma nic. Blase ist frei. Na pęcherzu nie ma nic. Gebärmutter ist auch frei. Na rozrodczych organach nie ma nic. Hüfte ist frei. Na biodrach nie ma nic. Oberschenkel sind frei. Na udach nie ma nic. Knie sind frei. Na kolanach nie ma nic. Bis runter zu den Fußzehen, auf der rechten Seite, auf der Fußsohle liegt ein dreieckiger Chip. Trójkąt, rechte, z prawej stopy ściągnięty. Und der schaltet sich auch immer wieder aus. Program ruchomy ma. Wenn halt verkehrte Fußstellung ist, dann no jak ma przy zmianach, wytwarza bóle stóp. I Rafael, w powiększeniu jeszcze raz sprawdza, czy wszystko jest pościągane. Nie ma nic. I teraz aura jest sprawdzana. Już raki się podłączyli aparaturą i stan aury. Pęknięcie przy tutaj przy prawej ręce jest. Przystawię tutaj. No i jest świeży jeszcze srebrny stwór tam jest, rusza się. Ściągnięty. I zamyka Rafael teraz tą przestrzeń laserem. I aura jest odnawiana, złota energia już kompletuje. I ochrona planetarna owinęła tą istotę. Teraz zobaczymy. Zadowolona, uśmiechnięta siedzi sobie na stole kryształowym. Składa podziękowania. I już leży na stole mamy. I skan zjechał tutaj na tarczycę. Trzymał się. I ten obraz tarczycy wychodzi na zewnątrz. I oczyszcza wpierw Rafael, bo jest zabrudzona takim energetycznym brudem, pyłem. So, jetzt wieder, dass da ja, halt die Funktion nicht so, wie es sein sollte. Mówi, że teraz już tarczyca jest czysta i ogląda, mówi, że nie funkcjonuje tak, jak ma być, jakby, jak powinna funkcjonować. Jetzt hat er so eine Art Spritze und die Energie wird jetzt i tak wygląda, jak strzykawką wciska tam w tarczycę energię. Mówi, że funkcjonuje. No i mówi, ta energia doprowadzi, że będzie tarczyca znowuż dobrze, normalnie funkcjonowała. I teraz skan zatrzymał się, obraz jajników i macicy wychodzi na zewnątrz, chodzi o lewy jajnik. Okay, gut. Die Aura sieht man, dass halt da an dem linken Eierstock
nicht mehr so stark ist. No, mówi, że aura przy tym organie właśnie nad lewym jajnikiem już nie jest dobra. To oznaka, że coś tam się dzieje. Jetzt sieht er diese Veränderung. Mówi, już ogląda właśnie. Mój widzi zmiany na lewym jajniku. Jetzt hat er so ein Skalpell, wo er das jetzt entfernt ist, was da. Zyste. Ja, genau, diese Wucherung da. Mój tam jest narośl. No, na to mówią cysta, nie? I ma skalpel w ręce i wycina to. Jetzt wird halt dieser Eierstock komplett in ein Netz gehüllt. I zakłada energetyczną siatkę dookoła tego jajnika. Jetzt kommt da nochmal eine Energie drüber, wo das i specjalną energią jeszcze na zewnątrz, że ma to trzymać tą sieć i ona będzie właśnie aż do uzdrowienia tego jajnika będzie tak działała. Aber er sagt, das Netz ist da, das ist erstmal stabil auch, also das sich. No i właśnie ma tą siatkę utrzymywać, tą stabilność, nie? Ta specjalna energia, żeby tam doszło do. Jetzt bekommen die restliche Gebärmutter auch noch Energie. I całą właśnie macicę i ten drugi jajnik okłada tak samo energią, stabilizuje całość. Jetzt wird halt die Aura von außen wieder aufgebaut. I zakłada nową aurę na ten organie. Oj, co tu jeszcze mamy? Ja. Jetzt halt von außen ist wieder so wie so eine kurze, enge Hose. No i zakłada takie spodenki właśnie, że obejmują biodra i ten cały układ rozrodczy, to są energetyczne spodenki. I one mają teraz funkcję właśnie całego układu rozrodczego, żeby doprowadzić do normalnego stanu. Będą tak długo dokładać tej energii, aż będzie uzdrowiony ten organ. Głos jakiś chyba. Ja będę setz ich auf dem. Auf den Tisch, wenn die setzt sich, dann kann ich Frage stellen, ja, okay, wahrscheinlich. Gut. Also das Gelb ist jetzt auch weg. Mamy der Auge dann durch den Chip wahrscheinlich, nie? Ja, Rafael sagt ja. No Rafael mówi, że właśnie ma krótkowzroczność, ale to ten chip powodował, nie? Może genetyk auch spielt eine Rolle? Ja, spielt schon eine Rolle, weil der war ja erst am Anschalten und die Augen, sagt Rafael, sind ja vorher schon ein bisschen schwächer gewesen. No mówi, że tę krótkowzroczność to jest też genetyczna, bo już te oczy były właśnie obciążone, żeby nie funkcjonowały jak mają funkcjonować. I jak ten chip właśnie się włączył, bo on już był w działaniu, no to jeszcze spotęgował to, nie? Ten program. Tą wadę wzroku. Mówi Rafael, jakby całkiem się program rozwinął właśnie tam, co miała w tym oczodole, no mówi, to bardzo szybko by miała problemy i jeszcze gorsze ze wzrokiem, więc pogłębiłoby jej się ta krótkowzroczność. No, usiadła sobie. I płacze teraz na tym stole, siedzi, ale to te łzy są szczęścia, mówi. I składa podziękowania. Ich habe jetzt eine Frage. Ob das ist, welche, warum die denkt ständig an den Freund, welche hat verloren? Warum diese Empfindung ist so stark? Beantwortet. Pytam się, bo straciła kiedyś Fej. Straciła przyjaciela, muszę wam wytłumaczyć, zmarł na bakterię, która w szpitalach jest sepsis, czy jak to się nazywa? Sepsis, ja, Simone? Widzę bakterię, sepsis, nie? W moim kręgu widzę. Ja, Blutvergiftung. To jest zatrucie krwi, inaczej się mówi, nie? No i to było już parę lat temu, no ale jakoś cały czas
jakby było powiązanie. Pytam się właśnie tam na bazie, właśnie tej duszy, co się dzieje, dlaczego to takie no, wpływ na nią ma jeszcze. Also Eure hat jetzt gerade gesagt, die zwei Seelen haben sich halt schon vor diesem Leben Eures? Gekannt. Ja, ja. No Eures tłumaczy teraz, że te dusze von Fey i ten, który odszedł, że oni się w poprzednim życiu znali, znają się. Und sie haben sich halt zwei Seelen immer sehr gestützt, also i oni we różnych życiach ze sobą cały czas byli powiązani i wspomagali się nawzajem. W różnych życiach byli razem. I teraz no właśnie to rozstanie, szybkie rozstanie po prostu obciążyło tą istotę, tą duszę taką tęsknotą i przyzwyczajona była do tam, do tej drugiej półki, jak to się mówi, tak? Obdawaczem więcej kontakty. Also Raphael sagt, sowas hilft nur, wenn wirklich die Seele bereit ist, dafür das loszulassen, weil der Verstand. Mówi, że kontakt ze zmarłymi, Rafael mówi, że by wspomógł właśnie, bo wtedy jest ten kontakt do tej innej istoty duchowej. Mówi, ale musi być Fej sama gotowa do tego, żeby odzyskać informacje, czy dostać odpowiedzi na pytania i wtedy dochodzi do uwolnienia, po prostu zrozumienia, uwolnienia, nie? Siedzi jeszcze na stole, siedzi jeszcze na stole i właśnie przysłuchuje się temu wszystkiemu. Die meint jetzt halt auch gerade, ihr fällt es halt sehr schwer, damit umzugehen. Also, sie will loslassen, aber sie fällt immer wieder so zurück. Mówi, że jeszcze, że jej ciężko właśnie to rozstanie z tą duszą, którą znała już, byli cały czas w innych życiach razem i mieli bardzo dobrą relacje ze sobą i teraz mówi, to ma takie, no, takie zapaści właśnie, że jej ciężko jest puścić to, co była, do czego była przyzwyczajona, nie? Aby dziś jest wtedy, no i mówi, no, że no, jest zakochana, jest teraz w nowej miłości, w nowym Sie freut sich auch. I mówi, że cieszy się na tego partnera, którego ma w tej chwili, tak? Mówi, że go bardzo kocha. Aber sie sagt halt in vielen Situationen und merkt sie, dass sie halt wieder so zu. No ale ma takie wpaści, to są, stwarzają u niej takie sytuacje i to jakby przypomnienia i czegoś jej jakby brakowało, nie? Odczucie. Dobrze. Ja. Proszę, dziecka. Sie unterhaltet sich gerade noch mit. No Vesius rozmawia teraz z nią, przekazuje informacje, rozmawiają, ma wpływ na tą duszę, a przenosi potem do umysłu ziemskiego, tak? Jetzt meint man halt, dass die Seele jetzt so eine Erleichterung fühlt. No mówi, że ta, teraz ta dusza taka jakby lekkość czuję właśnie po rozmowie z Vesiusem, poczuła lekkość i po tym, co słyszała, co Rafael przekazał do Vesius. No, składa podziękowania, zadowolona, żegna się ze wszystkimi. Zufrieden? Zadowolona. I już znika portal, połączyła się z ciałem. Życzymy wszystkiego najlepszego, jak największej miłości. Die größte Liebe soll jetzt erst erfahren, was anderes. Andere. Inna miłość, inne odczucie i zadania, jak zostały zakończone, tak miało być. Także teraz doświadcza czegoś nowego i pięknego. Dobrze. Nie przyzwyczajajmy się do niczego, do nikogo. Trzeba to puszczać, chociaż nam ciężko jest. Tak nas zaprogramowali, czy zmanipulowali. Ale musimy się, nasza nauka jest bardzo długa. Powrót do tego, kim byliśmy.
Zostańcie zdrowi, kochani. Namaste. Do następnego. Dbajcie o siebie.